Słyszeliście ludzi? Co? Właśnie słyszałem krzyk. O. Co? Też nagle tak zerknąłem. Dynteło, co? No, no i się buja do tej pory. Ruszyłeś tam? No i jesteś. Wiesz, że masz wyłączoną kamerę? Do kolegów tam mówił, że straszy. Ktoś wychodził, schodził schodami drewnianymi na parter. Jakby ktoś zeskoczył z okna do pokoju, który jest nad nami. Był rozdygotany i stwierdził, że ktoś wszedł na dyżurkę. Było słychać, jakby ktoś chodził po strychu. Okej. Okay. Nie no, nie tyle, że... Jezu, się obsrałem, jak teraz się spojrzał. O kur... Ale to przerąbanie wygląda. W nocy z 23 na 24 marca pojechaliśmy do opuszczonego ośrodka nadawczego do miejscowości na 10 km odsuniętej na lewo od Piaseczna. Gdy skończyliśmy eksplorować obiekt, zorientowałem się, że do Konstancina mamy tylko 25 minut drogi. W owym Konstancinie jest budynek. Dokładnie komisariat. Sam osobiście słyszałem sporo historii na temat tego, co się właśnie w tym budynku działo. Wiele ludzi nawet to badało, co wychodziło z bardzo różnym skutkiem. Historia tego miejsca brzmi tak, że pracujący tam policjanci, którzy na potrzeby komisariatu zajmowali tylko parter budynku, donosili o tajemniczych odgłosach, dźwiękach, a nawet krokach słyszanych z piętra willi. Jak sami mówią, sytuacja powtarzała się każdej nocy z różną intensywnością. Jeden z policjantów pełniący nocny dyżur dokładnie słyszał nie tylko kroki, ale i widział, jak ktoś po drugiej stronie naciska klamkę, by wejść do jego pokoju. Wystraszony sięgnął nawet po karabin. Kiedy po kilku minutach drzwi się nie otworzyły, trochę się uspokoił, lecz mimo wszystko nie chciał już zostać w budynku sam i przerażony wezwał na miejsce znajdujący się w pobliżu patrol. Gdy dwójka policjantów przyjechała na wezwanie, zobaczyła roztrzęsionego funkcjonariusza siedzącego w fotelu z przeładowanym karabinem maszynowym. We trójkę szukali tego, co mogło spowodować całe to zajście, jednak gdy przeszukali budynek oraz zaśnieżone podwórko w poszukiwaniu śladów, zupełnie niczego nie znaleźli. Co jest? O, shit. Aha, czyli tutaj było główne wejście. Czy my nie wchodziliśmy głównym wejściem? Tu są wszędzie krzyże takie. Co jest? W ogóle wspomnij właśnie o tym, że o tym co tu mówiłeś, że NKWD mordował. Jesteśmy w tym miejscu właśnie. Komisariat jest dość stary, ma ponad 80 lat. To miejsce jest niedokładnie wiadomo, czy... A to jest cela. Niedokładnie wiadomo, czy tutaj funkcjonowało UB, czy NKWD dokładniej. Czy może to i to. O kurde. Też cela? Tak, też cela. Czy UB, czy NKWD. I jest taka opcja, że właśnie w tym miejscu, co jesteśmy, tu są cele. Miejsce jest nawiedzone, tu jest bardzo dużo osób, które odwiedziało innych youtuberów i tak dalej. I jest powiedziane, że w tym miejscu został duch funkcjonariusza i to właśnie albo NKWD, albo UBK jakiegoś. Duch, on ogólnie bardzo katował w tym miejscu ludzi i tutaj jak funkcjonowała później jeszcze policja, to bardzo dziwne rzeczy się dowiedziały z opowieści funkcjonariuszy, na przykład same klamki się tutaj otwierały i tak dalej, jakieś kroki było słychać. Z wyższego piętra, w ogóle wszystko to jest zwykle puste w środku. No i co, i podobno, że cały czas w tym miejscu przebywa właśnie duch tego... Znaczy, tak, z opowieści wszystkich tutaj
Tu są, tu w ogóle jakieś siusiaki są i pentagram. Co? Tam. Robisz to potem. Go. Wyżej, niżej. To jest w środku miasta. Nie sprawia, znaczy, czuję się tutaj pewniej właśnie. Troszeczkę jest pewniej, ale jednak jest takie coś, że już trochę dreszczyk jest. Tylko na samym... Te drewniane tutaj. Tak, ale akurat jesteśmy na parterze. A dobra, już nie jesteśmy na parterze. Na parterze zawsze najbezpieczniej. Lipne schody. O, trochę. Co jest? Syp, nic ciekawego tutaj nie ma zbytnio. Ale te rury. Nie wyglądają na jakieś bardzo stare. Ale to w ogóle jest jakaś dziwna kopia. Nie, to jest owinięte. Owinięte, tak. To jest owija. Tak, owija, ale owijanie jest... Co tutaj lata w ogóle? Tu jest komar? Komar, no. Kurde, już... Właśnie dopiero się wiosna zaczyna. A tutaj to jest. Było nic. Czego? Ludzie? Słyszeliście ludzi? Co? Właśnie słyszałem ten krzyk. O. Co? Też nagle tak zerknąłem. Dzyntęło se? No i się buja do tej pory. Ruszyłeś tam? Właściwie to wszyscy się zorientowaliśmy, że gdy Darek wyszedł z tej małej izdebki, zaczęły się bujać drzwi. Ciężkie drzwi. I wątpliwie by mógł je ruszyć powiew naszego przejścia obok. A co ciekawsze, nikt z naszej trójki tych drzwi nawet nie ruszył. Mogę wam nawet to przeklatkować. Darek, gdy postawił stopę, postawił ją na palcach, delikatnie się obkręcił, zupełnie nie dotykając drzwi, obkręcił się na palcach. Może tutaj to wygląda tak, że dotyka tych drzwi, ale jest tutaj deseczka, która przysłania delikatnie czubek jego buta, ale on tych drzwi nie dotyka. Obkręca się na palcach i bez żadnego drgnięcia w drzwi wychodzi na klatkę schodową. Mateusz też drzwi barkiem nie szturchnął. Właściwie to mam wam coś jeszcze do powiedzenia. Chcieliśmy wam przedstawić grę. Grę, dzięki której powstaje dzisiejszy odcinek i możliwe, że nawet kilka następnych. Niezwykle popularna na całej powierzchni globu gra MMO, stworzona i administrowana przez białoruskie studio deweloperskie Wargaming.net. World of Tanks pozwala graczom wcielić się w rolę czołgistów i wziąć udział w emocjonujących bitwach z żywymi przeciwnikami. 2 rekordy Guinnessa, 3 nagrody Golden Joystick. Wyobraźcie sobie, że w jednej chwili na jednym z serwerów było zalogowanych ponad 190 tysięcy graczy oraz około 800 tysięcy zalogowanych ogólnie na serwerach rosyjskich. To jest naprawdę niewyobrażalna ilość ludzi. Ponad 30 map inspirowanych prawdziwymi lokalizacjami. 11 nacji czołgów, w czym również są polskie maszyny. Bardzo dobry, intuicyjny gameplay, świetna oprawa graficzna. Dodatkowo, żeby w nią zagrać, nie musicie wydać na nią ani grosza, a nawet możecie zyskać, wpisując przy rejestracji kod promocyjny o treści Tanktastic. Zawiera on sowiecki czołg Premium T-127, 7 dni Premium oraz 500 sztuk złota na start. Jedyne co wam zostało, to wejść w link w opisie i natychmiast w tym momencie się zarejestrować. Dodatkowo za rejestrację możecie zgarnąć coś od nas. Nasz własny autorski projekt, którym jest koszulka, bluza lub long sleeve z napisem marki Oldfinders. Jeżeli chcecie wygrać, musicie podać w komentarzu swój nick z gry i napisać, że chcielibyście taką bluzę, koszulkę lub long sleeve'a. Zobaczymy na nagraniu, ale to właśnie było to w tym. Teraz jak przeczytaliśmy artykuł, znaczy ja przeczytałem, bo byliśmy teraz w Leszczynce i przyjechaliśmy tutaj spontanicznie, bo mieliśmy tylko 20 km i przyjechaliśmy tutaj, przeczytaliśmy w artykule, że właśnie jak się schodziło tutaj, ruszało się drzwi, to właśnie głównym problemem były te
Te drzwi, które same sobie tutaj drgały, same się otwierały, słychać było szepty. On ten tu był. 2016. Nie, spoko tak. Tu nawet nie masz gdzie spadać do wody. No, ale jest ładne te schody, fajnie, tak, że się zachowało to wszystko. A bo to była dla więźniów pewnie i musieli kontrolować, co się zdarzyło. Aha, no racja. Ciekawe. Ale pa, już w miarę wysoko jesteśmy, a tu nie ma żadnych pomieszczeń na tym poziomie. Dalej jest tylko poddasze. Uwielbiam sobie w tym miejscu. Co tam było? Ogólnie, no tam napis, że ktoś uwielbia seks w tym miejscu. Miejsce bardzo fajne, tylko szkoda, że... Szkoda, że te wszystkie takie te podpisy, bo to już nawet nie jest graffiti jak dla mnie, psują trochę ten klimat. Niemożliwe. Tego budynku. Co? Że stelaż na broń. Szafkę z bronią. Bardzo możliwe, ale nie wiem. No nie wiem. Ciężko tyle spluw w takim komisariaciku. Balkonik. Bardzo dużo graffiti. No ale to akurat bardzo psuje klimat tego miejsca. Ło, ale fajne zdjęcie. Ło, no, fajne, fajne. Idziemy na balkonik, czy... A jest tu balkonik? No, tutaj. Można by też latarek, co? Duży ten balkon? W ogóle zobaczcie, jak jest wspomniany wypełnienie. Już jak mi się to zajęło, to nie było szybko. Wyłącz światło na razie. Masz włączone radio? To wyłącz na chwilę światło ogólnie. Niech się spojrzy. A tu jest furtka otwarta. Dobra. Co? Jeszcze jest poddasze. Przez tych wszystkich ludzi, no bo to bardzo jest zepsuty klimat przez te podpisy tutaj. Ten stryszek sobie. O. No i jesteś. Tutaj, nawet tutaj. Taki straszny ten. Przebijają się te. Jezu! Ta lampa, myślałem, że ktoś tam kuca. Kurwa. Na wzmocnienia. Tak, to jest dość stare. Nie ma co. Słyszał. A to tu fuj. Ej, a... No co? Po nagraniu niekoniecznie musimy od razu stąd wychodzić, tylko możemy sobie obejrzeć w trakcie. Zdjąć kamerę i po prostu tylko siedzieć chwilę. Ej, a teraz bądź lepiej cicho. Czekaj, nie ruszę się. Nie, dobra. Znowu słyszałem ten pisk. No jest znowu pisk. Wiesz, szczury? Bardziej jakiś ptak. No, piski na dole słyszę. Przeglądając materiał w domu, te głosy, które usłyszałem zakamuflowane w tym nagraniu, były chyba najdziwniejszymi, które udało mi się w ogóle wyłapać podczas montowania. Na nagraniu rozmawiamy ze sobą, tłumacząc, że słyszymy dźwięki z dołu.
z parteru lub właściwie nawet niżej. I były one troszeczkę, nie troszeczkę, były zupełnie inne, bardziej przytłumione. Mikrofony w GoPro jednak nagrały 3 stuknięcia w momencie ciszy. Gdy wysłałem to do reszty, jeden z nas bardzo słusznie stwierdził: brzmi to, jakby ktoś do nas wchodził po schodach pod nami. Z wielką chęcią dowiemy się, co wy sądzicie na ten temat. No, ewentualnie chomik, ale kurwa. Pamiętacie, że było, że klamki, które się same ruszają? To tu jest fragment drzwi. Gdzie? A widzę, no. O. To jest tam? Co? Tam? No. Gdzie? O shit, ale to mocarnie słychać, jak ktoś schodzi pod tobą. No! Fajnie się to utrzymało, że to jest tutaj tak jeszcze w miarę zadbane. Tylko no, to jest najgorsze w tych miejscach. No, szkoda, że ludzie. Wiesz, że masz wyłączoną kamerę? Wyłączyła się od pewnego momentu? Jest wyłączona. A nagrywała się wcześniej? Chyba tak. Trzeba to zobaczyć. No niemożliwe, że nie włączyłem jej tam wcześniej. Jest wyłączona. Może się włączyła jakoś, nie wiem. Bo mi się... ja kliknąłem nagrywanie. No jeśli coś, to... to jest swoje, dlatego są dwie kamery, nie? No, no, no. A żeś poszedł tak do mnie. Co? Mówię, że potrzebujesz tak do mnie. Chciałem, że już coś się dzieje, czekaj. Jeśli faktycznie się nie włączyła, to trochę szkoda. No. Też powiedziałem kilka ciekawych rzeczy. Kupa. WhatsApp. Zostawmy jedną latarkę tylko. Teraz. No nie, zostaw. Chyba, że kamera nic nie zobaczy. No nic nie zobaczy. Żeby coś się działo, to na przykład robimy tylko takie, wiesz, przyknięcie, żeby włączyć. No i... go. Idziesz. Od razu lepiej. No. Zobaczę, jak to najmniejszym przejdzie. No, jeszcze to jest za dużo u mnie. Powinniśmy mieć takie latarki z bryloczka. No. Teraz proszę. No plane. A fajnie właśnie. Patrz, weź na chwilę się spojrzyj. No tego krzyża nie widać, on tylko przy odpowiednim świetle się tak pojawia. Nie jest czymś wilgotnym narysowany, nie? No. Dla mnie ta piwnica, to coś tam skrywa jeszcze. Coś no, coś w piwnicy się tylko było. Coś musi tam być. Klaustrofobicznie tutaj trochę. Nie, że wysokie jest sufit. Raczej zbyt dobrze tu nie mieli. A i ta piwnica dla mnie coś jeszcze skrywa. Główne wejście. A tam Wolf mamy placu. A i naprawdę ta piwnica coś jeszcze musi być. No już widziałem, widziałeś jakieś wejście tam. Taka mama wybywa na cały budynek?
No, no ale jakie to jest duże mieszkanie? To jest nie duże mieszkanie. No ale tam są dwa pokoje, bo tu, tutaj? No, no, i tu są. No ale to w piwnicy nie jest na całym fundamencie wylane. No, no nie. Wszystko by tak zalewali? Nie, po prostu... A tu jest jeden pokój. Tu są cele. Nie. Tak, tutaj są cele. No jak cele? No tak. Cele to były tam. Tutaj są cele. Tu są cele. No jak cele, jak wszędzie są powijane jakieś takie sznity? Z tamtej strony. No to tak. Tam były cele. A, tak. Myślę, że muszę do pokoju. Nie. Trzecie piętra, jak to trzeciego piętra nie ma? No, znaczy to jest poddasze, co byliśmy. No taka tutaj, a tu trzy i tak dalej. Zaraz w lepszym miejscu. A to po rosyjsku. Kubek by się przydał. Hołmi. Pójdę sprawdzić te garaże, nie? Czy nie? O, no jeszcze garaże. No to wy sobie tu siedźcie, a ja sobie pójdę. Dobra. Masz radio włączone? Nie mam radio. Nie, nie do siebie. Masz radio włączone? Mam takie wrażenie, że coś. No dobra, powiem wam, że jeden garaż wygląda mocno, klimatycznie. Idziemy. Okej, okay, idziemy. Z zewnątrz o wiele lepiej ten budynek wygląda niż w środku. Szkoda, że jest tak zdewastowany. Co jest tutaj? Wow, o kurde! Czyli może ten... Weź przygaś lampę. Może ten duch... Zgaś lampę ogólnie. I tak, takie słabe światło. Takie, o to wygląda wtedy tak. No. Weź nam Darek, zrób zdjęcie. Może funkcjonariusz się przeniósł z budynku i statuę teraz siedzi. Możliwe. Kurde. Prześwietlone. Nawiedzony Konstancin. Takie miejsca muszą być pochowane. Żeby no. Trzeba się bać, żeby coś słyszeć, to trzeba się bać. A tutaj to nic się nie działo. Ale budynek wygląda sam sobie całkiem okazale. Nie, budynek ciekawie wygląda. Tylko, że no, to wszystko psuje trochę atmosferę. No i jeszcze te graffiti o wiele bardzo psują. Bo co innego, jak jest po prostu takie, o, taka ściana jak tutaj, że są po prostu takie pokoiki, jest namalowane, a jeżeli już jest coś tak inaczej, to... Tyknę snapa, bo taki urbek ze snapa tam. Co mówię? Co?